Trash pollution in water is a major problem. Extent of plastic pollution of the be polluted with plastic. Most plastic floats. This is just a snapshot of the millions of tons of rubbish in our ocean. That's all plastic. This is all little bits of plastic. You can see it. More than 5 trillion pieces of plastic are estimated to be floating in the world's seas. Just a fraction washes ashore. In an underwater paradise, a plastic nightmare. Almost all of the plastic ever produced is still on Earth. Strasznie się cieszę, że mogę Państwa powitać na tej małej uroczystości związanej z jutrzejszym Światowym Dniem Środowiska. Chcemy, żeby nie tylko Warszawa, jako największe miasto w Europie Środkowo-Wschodniej, była zielona, ale również, żeby wszystkie nasze miasta w Europie, na całym świecie były zielone. Niech Warszawa stanie się zielona i niech Pałac Kultury zaświeci nam się dzisiaj na zielono. Mówimy o zanieczyszczeniu plastikiem, bo jest to jedno z największych wyzwań. Zostało ono zdefiniowane przez UNEP i zostało zdefiniowane również przez Komisję Europejską, o czym dzisiaj będziemy mówili znacznie szerzej. Uważam, że jest to dosyć unikalny moment, kiedy siły tak dużych organizacji połączyły się i mówią jednym językiem i możemy osiągnąć dzięki temu zwielokrotniony efekt. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Ochrony Środowiska. Pytamy ludzi po prostu o ekopostanowienia, co mogą zmienić w swoim życiu, albo co już postanowili i co mogą wdrożyć dodatkowego, by nasza planeta była bardziej eko. Czy coś się rozkłada, czy to jest kwestia, co robimy, żeby to się nie rozkładało w lesie przez 2000 lat, przez 500 lat, czy przez 100 lat? Koszty środowiskowe zamienienia plastiku zamiennikami wyniosły w przypadku wyrzucenia plastiku z rynku 138 miliardów dolarów. Every minute 10 million plastic bags are produced or used in the world, so altogether it's 5 trillion plastic bags per year. Tworzywa sztuczne jako te, które rozkładają się setki, a nawet tysiące lat, są takim szczególnym środkiem zanieczyszczającym bardzo trwale środowisko. Stąd ich ograniczenie w życiu jest niezwykle ważne. Cieszę się, że są wśród nas przedstawiciele przedsiębiorców, czyli ci, którzy teoretycznie odpowiadają za ich produkcję i wprowadzanie na rynek. Podjęliśmy taką inicjatywę, żeby one faktycznie były recyklingowane bądź wielokrotnego użytku. To jest nasz cel. Dla nas jest rok, kiedy chcemy sprawić, że 100% wszystkich odpadów, opakowań, które trafiają do naszych gości, będzie poddawane recyklingowi. Każdy z nas jest ekspertem w jakiejś dziedzinie i to wymiana wzajemnie informacji między sobą jest kluczowa.